Cześć, witajcie na kanale Baw się ze mną, zabawki dla dzieci. Dzisiaj mam dla Was filmik z piaskiem księżycowym. Piasek księżycowy to jest podobny piasek jak Super Sand i piasek kinetyczny, ale czerwony. Jak tutaj widzicie, właśnie zbudowałam zamek z tego piasku i w tym filmiku pokażę Wam, jak ten proces wyglądał. Jest to masa plastyczna wyprodukowana przez firmę Shape It. I w zestawie mamy foremki. Tutaj jest jedna z foremek. Za jej pomocą możemy zrobić część wieży. W porównaniu do innych mas plastycznych typu piasek, piasek księżycowy jest właściwie troszeczkę inny, przede wszystkim w kolorze. Konsystencję ma podobną do piasku kinetycznego, troszkę się lepi. I zapach ma podobny do piasku, zwykłego piasku magicznego, czyli do Super Sand. I zobaczymy, jak wyglądają kształty odciśnięte z foremek. To jest część wieży. Tutaj widzicie cegły. Ta powierzchnia nie jest do końca gładka, ale to możliwe, że wynika z moich umiejętności robienia zamków z piasku. I jeszcze nie osiągnęłam idealnej symetrii. Jeśli chodzi o ciężar, to jest dosyć lekki. Dużo lżejszy niż ciastolina, a w konsystencji naprawdę przypomina piasek. Z jedna część wieży teraz spróbuję zrobić drugą. Oczywiście z takich części możecie zbudować bardzo wysoką wieżę. Ja w sumie zbuduję tylko trzyczęściową. Z dwóch tych części oraz z hełmu. Kolor jest naprawdę bardzo ciekawy, ale mało piaskowy. Jeśli chodzi o kolor, to piasek kinetyczny dużo bardziej przypomina zwykły piasek z plaży. A piasek magiczny jest biały. Ten element wieży wyszedł dużo lepiej. Jak widzicie, górna powierzchnia jest idealnie gładka. I żeby zbudować prostą wieżę, to trzeba by mieć parę takich właśnie gładkich, symetrycznych kawałków. Moja wieża niestety nie będzie prosta. A na górze wieży mamy oczywiście hełm, a do hełmu jest taka foremka. Jest jeszcze drugi hełm, to przy okazji drugiej wieży Wam go zaprezentuję. I tak wygląda ten hełm. To jest taki hełm z dachówek albo z cegieł, ciężko mi powiedzieć. Tak przynajmniej wygląda ten wzorek. Wstawiam na pozostałą część wieży. I wieża gotowa. Troszeczkę krzywa, ale mam nadzieję, że nie szkodzi. Tutaj już troszeczkę się zrobił chlewik dookoła. Jeszcze rzut oka na samą masę.
Jak już mówiłam, masa się troszkę klei, nieznacznie do rąk. To jakoś bardzo nie przeszkadza, ale generalnie jest dosyć trwała. Ma konsystencję przypominającą taki sypki, lekki piasek. Nie ma problemu z zagniataniem, z formowaniem. Oczywiście, jeśli chodzi o formowanie, to ciastolina troszkę lepiej się trzyma. I tak wygląda zamek, a przynajmniej część zamku. Właśnie z tej masy, jeśli chodzi o te niedoróbki, to jest zupełnie moja wina. Trzeba pamiętać, żeby dociskać mocno piasek do końca foremki. Wtedy te kształty, szczególnie na czubkach wież, wychodzą lepiej. A tutaj dla porównania mam dla Was wieżę z piasku kinetycznego, ta bardziej szara i bardziej biała z piasku magicznego. Do filmiku z porównaniem tych mas zapraszam Was na kolejny raz, a teraz zachęcam Was do subskrypcji naszego kanału. Do następnego razu, cześć!